Wiele osób uwielbia parki rozrywki i dostępne tam atrakcje. Niektórzy mają co do nich pewne obawy, jak się okazuje, uzasadnione. Dzisiejsze parki rozrywki wymyślają co chwilę nowe atrakcje, które przyciągną żądnych wrażeń gości. I mimo, że do kwestii bezpieczeństwa przykłada się wielką wagę, wciąż zdarzają się tam niebezpieczne wypadki. W tym przypadku jednak to nie maszyna zawiodła, a pracownik obsługi. Nie dopilnował on wszelkich procedur zapewniających gościom 100% bezpieczeństwo, w wyniku czego doszło do tej niebezpiecznej sytuacji. Najnowszą atrakcją tego francuskiego parku rozrywki była olbrzymia huśtawka, na której w specjalnej uprzęży mogły bujać się chętne osoby. Niestety, w przypadku tej kobiety uprzęż nie została we właściwy sposób zapięta, przez co puściła ona kobietę, która swoje bujanie dokończyła wisząc głową w dół. Na całe szczęście kobieta najadła się tylko strachu i wyszła z tego bez szwanku.